Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie w ramach cyklu Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to wyjątkowa inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, a więc miejsca, z którego Państwa witamy. W tym roku muzeum świętuje 20-lecie otwarcia. Mamy również bardzo ważną 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji te korzenie pamięci są niezwykłe. Dlatego, że zaprosiliśmy do rozmowy tych ludzi, których Państwo często na co dzień nie widzą, a na pewno nie znają ich przeszłości, to pracownicy i pracowniczki Muzeum Powstania Warszawskiego, ludzie, którzy tworzą to miejsce dla Was, dla Państwa, robią wszystko, aby ta pamięć o Powstaniu Warszawskim była jak najlepiej zachowana i przekazywana do odwiedzających, a bardzo często są to potomkowie powstańców warszawskich. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką, która ma zaszczyt być jedną z prowadzących Korzenie Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego i dzisiaj mam wielką radość i przyjemność powitać dziewczynę, która posiada moje ukochane imię. Zawsze chciałam mieć na imię Wanda, więc to nasze dzisiejsze spotkanie trochę biorę też osobiście. Wanda Bańkowska-Lynch, dział obsługi ekspozycji, przewodniczka po Muzeum Powstania Warszawskiego i wnuczka babci Halinki, babci Haliny. Babci Haliny. Nie mówiłaś babci Halinki? W ogóle jak przygotowywałam się do tego wywiadu i myślałam o różnych rzeczach, to mi się przypomniała taka sytuacja, że jedna z koleżanek zwróciła mi uwagę na to, że ja mówię do babci, zdaje się, w trzeciej osobie. To znaczy, ja nigdy nie odważyłam się do niej powiedzieć, babciu, podaj mi wodę. Babciu, czy może babcia podać mi wodę? Zastanawiam się, skąd się to wzięło. Nikt inny w rodzinie tak się do niej nie zwracał. Ona na pewno tego w żaden sposób nie wymagała. Jeden z kolegów w dziale, jak właśnie o tym mówiłam, to powiedział, bo ty się bałaś. Ja mówię, że nie, to jest niemożliwe, że ja się jej nie babci? Bałam. Natomiast trochę zażartowałam, że chyba to jest jedyna osoba na tym globie była, przy którą ja naprawdę czułam prawdziwy respekt. Czy to jest tak, że czułaś respekt przed babcią Haliną, czy też respekt przed tym wszystkim, co ona i jej historia ze sobą niosła? Jesteś osobą, która od lat jest związana z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlaczego to jest dla Ciebie takie ważne, żeby tu pracować? No nie mamy chyba tyle czasu. Trochę mamy. Ale usiądź się wygodnie, opowiadaj. To znaczy, jakby wspomnienie babci pierwsze nie wiąże się jednak z powstaniem z muzeum, ale rzeczywiście chyba taka największa więź między nami powstała dzięki tej historii. Też zastanawiałam się, jak to się wszystko zaczęło, bo oczywiście w dzieciństwie zawsze słyszeliśmy różne opowieści, one nigdy nie były straszne. Zawsze wybierała takie rzeczy wesołe, w stylu na przykład jak podchodził w trakcie okupacji Niemiec i pytał o drogę, to zasadą było, że należy mu powiedzieć dokładnie odwrotną niż faktycznie jest. I jakieś tego rodzaju opowieści. I zresztą tu się przed chwilą rozglądałam, bo jak kiedyś pierwszy raz przyszłam do tego pomieszczenia, do biblioteki tak zwanej WIP-owskiej, to zobaczyłam za szybą książkę, którą przez całe życie, pamiętam, babcia mi pokazywała, czyli Humor okupacji. I pamiętam, ja miałam takie dość burzliwą młodość, bo też urodziłam się w Warszawie, natomiast pierwsze lata mojego życia spędziłam w Konstancinie i to był dom, który moja prababcia po powrocie z Anglii kupiła chyba. No i to był duży dom z ogrodem i całe moje dzieciństwo to było takie szczęście w tym ogrodzie. I właśnie ta pamięć babci, która przyjeżdżała nas odwiedzać. I to nigdy nie była ciepła babcia w takim sensie, babcia do przytulania. Mówisz o babci Halinie, tak? Tak. Ona nie była. A jaka była? To była babcia, jak sobie przypominam, jakieś takie cielesne sprawy, to chyba najbardziej się posunęłam najdalej, całując ją w rękę przy okazji czy urodzin, czy jakichś takich uroczystości. W jakimś sensie ona odpychała, tak? Ja pamiętam, że miałam jakieś takie rzuty miłości, że chciałam ją przytulić, natomiast
to był dystans. No myślę, że też ona zawsze mi opowiadała, jak ona była chowana, że jej babcia kazała jej klęczeć na grochu za karę, więc to też był zupełnie inny chów, plus wojna i te wszystkie doświadczenia. No i przypomniało mi się, że na którejś lekcji filozofii, no jak to na każdej filozofii, prawda, wałkuje się Tatarkiewicza. I ja gdzieś coś takiego rzuciłam na lekcji, że Tatarkiewicz to akurat w okresie okupacji na tajnych kompletach uczył moją babcię. I tak od słowa do słowa i w pewnym momencie ten nauczyciel powiedział mi, twoja babcia miała taki a taki pseudonim. I mimo, że babcia opowiadała różne rzeczy o różnych ludziach z powstania, to nigdy o sobie. I ja pamiętam, że wróciłam ze szkoły, usiadłam i zaczęłam ją pytać. I wtedy tak naprawdę to się zaczęło. A jeszcze była taka sytuacja, że ja tak, no wcześniej, jak miałam 17 lat, to straciłam tatę i bardzo mocno to przeżyłam. Moja babcia też straciła swojego ojca młodo. I tak jak z perspektywy czasu na to patrzę, wydaje mi się, że na tym polu jakaś była unikalna między nami więź. No i jak, że tak powiem, po zakończeniu szkoły podstawowej, to był taki ciężki dla mnie moment, bo nastąpiła przeprowadzka do Warszawy. No i ja takim byłam trochę lokalnym patriotą i dlaczego tu z mojego Konstancina jestem zabierana. No i zaczęłam, że tak powiem, oczywiście rano wychodziłam, brałam plecak i jechałam na Wilanowską i wsiadałam w 710. I jechałam do Konstancina na wagary. Wracałaś do siebie, no tak. I co na to babcia? No właśnie, babcia nie wiedziała, a babcia wtedy, no to też były skomplikowane historie, tu ze szkoły nie chcieli mnie jeszcze podstawowej puścić, a tu już w liceum czekali na mnie z otwartymi rękami na podstawie tam wypracowania, które napisałam, twierdzono, że mam dobre pióro. I bez względu na moje takie no, dość marne zdolności matematyczne, zostałam tam przyjęta i naprawdę różnych rzeczy w życiu, jak sobie myślę o przeszłości, żałuję i najbardziej żałuję właśnie tego mojego wagarowania w tej szkole. Dlatego, że to była bardzo mocno humanistycznie nastawiona szkoła. No ale ja miałam wtedy inne sprawy na głowie. Jak to w wieku już takim nastoletnim? Wanda, otwierasz różne drzwi. Zapraszasz mnie do pójścia w różne strony twojej osobistej historii i historii twojej rodziny. A ja zastanawiam się, ile ty masz z babci, bo mam takie wrażenie, że już na dzień dobry pokazujesz, że dużo. Babcia też umiała pisać i babcia w powstaniu pełniła bardzo konkretną i ciekawą funkcję. Nie pamiętam, czy w Korzeniach Pamięci rozmawialiśmy z kimś, kogo przodek w powstaniu był sprawozdawcą wojennym. Ona była taką polową sprawozdawczynią. Co robiła twoja babcia w powstaniu? No i to jest bardzo dobre pytanie, bo dopiero teraz w jakimś sensie się faktycznie dowiaduję, co ona robiła. Dlatego, że ja usłyszałam o tych, o jej funkcji. No wiesz, chodziliśmy ze Zbyszkiem, tam coś z tych megafonów nadawaliśmy, tyle. I dopiero jak odchodziła, no to też już dzisiaj mówiłam, jak odchodziła, to była taka bardzo długa agonia. I ja takim ostatkiem sił jakby zorientowałam się, że to jest to, że to już jest koniec, że jej nie będzie, tak? I że w ostatnich chwilach, a już wtedy tu pracowałam. I to były też obchody, a obchody zawsze są dla nas wzmożonym czasem pracy. I w pewnym momencie zadałam jej pytanie podczas tego właśnie, po powrocie z pracy, czy znajdę w mieszkaniu coś, co ona pisała w trakcie powstania. No i babcia wtedy w swoim stylu, tak, mimo że bardzo rzadko używała wyrazów no, wulgarnych czy brzydkich, tak wtedy powiedziała, Wanda, nie można za dużo gówna po sobie zostawiać. I koniec rozmowy, tak? To właśnie jest babcia. Jej akurat, no tu było brzydkie słowo, natomiast jej cięte riposty to jest coś, czego najbardziej mi brakuje i wydaje mi się, że trochę tego mam. I co było ciekawe, jak
bo moje pierwszy raz byłam zatrudniona w muzeum w 2006 roku, potem w 2015 odeszłam i wróciłam po 7 latach, teraz to będzie jakoś 1,5 roku temu. No i właśnie tak przypadkowo weszłam w jakiejś sprawie do działu archiwum, podając właśnie nazwiska tam kolegom, bo wiedziałam, że przepisują pamiętniki, że jakby się cokolwiek pojawiło, to żeby mi... No i tu się właśnie okazało, że kolega teraz opracowuje dokumenty BIP-u, że nazwisko pierwszego męża mojej babci okazuje się, że tutaj on go miał jako NN. Leszczyńska. Laskowska, pseudonim. Leszczyńska to był pseudonim, Laskowska to było tak, nazwisko. A Zbigniew Laskowski to był jej ówczesny mąż. Czyli Zbyszek, o którym słyszałyśmy. Tak, słyszeliśmy właściwie. I on mi wtedy mówi, słuchaj Wanda, ale ja tu właśnie mam, o zobacz. Mhm. I od razu mi się przypomniała ta historia właśnie, jak odchodziła i powiedziała, że nie wolno po sobie pozostawiać. I z takim uśmiechem wyszłam, mówię, no to ja mam, to znalazłam, to czego nie można. Słuchaj, a propos zostawiam. Uśmiechu, to napisałaś w ankiecie, bo na stronach internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego dostępna jest ankieta dla potomka powstańca. Zachęcamy w ogóle wszystkich z Państwa, którzy nas oglądają, którzy śledzą Korzenie Pamięci, żeby wypełnić taką ankietę, jeżeli to właśnie Państwo też mają dziadka, babcię, tatę, mamę z taką powstańczą przeszłością. Wypełniłaś tę ankietę, dużo ciekawych rzeczy w niej napisałaś. Napisałaś była to męka, innymi... droga przez mękę, przepraszam, ale drogie panie. Nie brzmi to tak, jak czytam, że babcia miała coś takiego, co ci się z nią kojarzy i mnie to teraz przyszło do głowy, kiedy patrzę na ciebie i kiedy mówisz o swoim uśmiechu. Lisi uśmieszek. Co tak. To był lisi uśmieszek babci? Myślę, że to taki trochę zawadiacki. Bo ja myślę, że go trochę u ciebie obserwujemy, wiesz, dlatego... No ja na szczęście siebie nie widzę, więc... Lisi uśmieszek. Tak, i to też w naszej rodzinie zawsze figuruje to powiedzenie, że lisi uśmieszek, więc wiadomo, że czasem w różnych tak sytuacjach, czy na jakichś, no, czy spotkaniach rodzinnych, uroczystościach, gdziekolwiek, to takie porozumiewawcze było między nami. Wiadomo, że jak jest lisi uśmieszek, to jest... O coś chodzi. O coś chodzi, ale niekoniecznie o coś, co trzeba głośno mówić. Halina Laskowska, w powstaniu Laskowska, później Szwykowska po drugim mężu, pseudonimy Maria Leszczyńska albo Polanowska, taki pseudonim tak, też znalazłam. Tak, też to gdzieś wynalazłam, ale tak to jest. No tutaj Państwo, którzy będą oglądać ten wywiad, nie widzą. Ja tu ściągnęłam cztery stoły, zastawiłam potwierdzam, poza kamerą, z tyłu różnymi ale tu rzeczami. Mamy jeden, to za chwilę będziemy na niego patrzeć. I to jest trochę tak, co też już tutaj dziewczynom mówiłam, że babcia zmarła w 2011, ja początkowo mieszkałam w jej mieszkaniu, ale później była taka historia, że miałam miesiąc na to, żeby się przeprowadzić, nie opodal, bo piętro niżej, natomiast no w takim popłochu wszystko pakowałam. Ponieważ z jednej strony jakby cały czas tu mówię o powstaniu, czytam, ale nie czytam i nie mówię o niej. Za każdym razem, kiedy mam się zbliżyć do pamiątek rodzinnych, gdzie naprawdę mogłabym się czegoś dowiedzieć o nas, to jest blokada. I wczoraj w nocy, to w dzień i w nocy, to był pierwszy moment od tego 2015 roku, kiedy ja zaczęłam te pudła otwierać i wyciągać i zastanawiać się, co tu przynieść, co będzie najważniejsze. Dlatego mamy tego tak dużo, bo to taka pierwsza, nawet tutaj trudno powiedzieć selekcja, bo z takimi artefaktami to trudno dokonywać selekcji. To jesteś związana, myślę, że z każdym podpisem pod zdjęciem, z każdym tekstem, kserówką, z każdą fotografią. Za chwilę sobie do tych fotografii zajrzymy. Ale bardzo chciałabym wrócić do tego, o czym babcia zajmowała się w powstaniu, żeby to też Państwu wyjaśnić, bo w Archiwum Historii Mówionej, to też na stronach internetowych muzeum można znaleźć, jest wywiad z babcią. Babcia mówi o sobie, mówi o swoich działaniach w powstaniu. Bardzo ten wywiad jest mocny, ze mną bardzo został, bo bardzo też widać, jak ona stawia jasną granicę, o czym nie chce mówić. Była niezwykle konkretną osobą, takie mam wrażenie po tym wywiadzie, to chyba też masz po babci. Ona tam opowiada właśnie o tym, jak robiła wywiady z żołnierzami. Ona była taką dziennikarką powstańczą trochę, tak? Można tak powiedzieć? Tak jest, no tak. Czy ona ci o tym opowiadała? Czy wtedy, kiedy babcia żyła, kiedy rozmawiałyście, kiedy byłyście tutaj na 60. rocznicę, czy ona o tym mówiła, czy to jest wszystko opowieść, którą odkryłaś później? To znaczy, babcia bardzo dużo mówiła na temat swoich przyjaciół z powstania. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tej historii o niechodzeniu do szkoły, ponieważ był taki numer,
to też babcia po latach nam opowiedziała, że ona w pewnym momencie przestała chodzić do szkoły, chyba do gimnazjum, czy nie wiem jak to było jeszcze we Lwowie. I nie chodziła, tak? Wagarowała. I dowiedziała się o tym jej matka. Tylko kiedy dowiedziała się, jaka jest przyczyna, to zgodziła się, żeby babcia przestała chodzić do szkoły, bo to był moment, kiedy wprowadzono getta ławkowe i babcię rozsadzono z jej najlepszą przyjaciółką. I powiedziała, że do takiej szkoły chodzić nie będzie. I jej mama, a twoja prababcia powiedziała, ja to rozumiem, tak? A twoja historia też była taka, że ktoś cię zapytał, dlaczego zmykasz do Konstancina? Czy tutaj nie było tej przestrzeni? No jakby tu powiedzieć, no ja nie miałam aż tak szlachetnych pobudek, tylko Jasne. Po prostu, no też tęskniłam za moimi przyjaciółmi, za całym moim środowiskiem, no bo tu jakby, mimo że na pewnym etapie mojego życia pewnie chciałam być tą dziewczyną z bloku, no to jednak czego bym nie robiła, to nie do końca byłam dziewczyną z bloku. I jak zostałam z tego Konstancina właśnie wsadzona do ursynowskiego blokowiska, no to to był ciężki moment, tak. A gdzie wtedy była, jaka była wtedy obecność twojej babci? Czy babcia, bo zastanawiałam się, czy kiedy wróciłaś do Warszawy, to w jakiś, przeprowadziłaś się do Warszawy, w jakiś sposób babcia chociaż nie przytulała, chociaż była taką raczej zdystansowaną osobą, czy ona gdzieś jakiś, mówisz też, wiele razy wspomniałaś, że byłaś, no, chodziłaś swoimi drogami, buntownicza postać, czy ona cię sprowadzała do pionu, czy ona cię wychowywała, potargała za ucho, zwróciła uwagę, czy to ona była taką postacią, czy niekoniecznie? To znaczy, ona dla nas wszystkich taka była i myślę, że... Dla nas wszystkich, czyli dla kogo? To znaczy dla naszej rodziny, tak? Mhm. No bo tak, jak ja się urodziłam, to dziadek już nie żył. No i babcia jakby stała się taką głową rodziny, trzymającą wszystko w garści do końca. I rzeczywiście, no, po tragedii związanej z moim tatą, kiedy naprawdę no, nikt mnie nie mógł, że tak powiem, opanować, były moje 18 urodziny. I to był jedyny moment, kiedy pamiętam, też tam jakoś było niewesoło i pamiętam, że mama... No nie było jakoś forsy i pamiętam, że mama upiekła szarlotkę i zaprosiła naszą rodzinę, tak? Bo wcześniej miałam imprezę ze znajomymi. I to był pierwszy raz, kiedy ja widziałam babcię Halinę, która wchodzi do tego mieszkania właśnie na Ursynowie. I to był też moment zwrotny, bo jak się skończyły te takie oficjalne moje 18 urodziny, jak ja ją zobaczyłam, jak weszła do tego mieszkania, to mnie jakoś tak uderzyło, że no nie, ja bym chciała coś zmienić w moim życiu i wtedy... Że ona trochę tak jakby taka babcia zobowiązuje, tak? Jej postawa, tak? To dobrze to rozumiem? Tak, chyba tak. I pamiętam, że pomaszerowałam wtedy do niej, babcia mieszkała na Mokotowie. Odkąd ja pamiętam, mieszkała na Mokotowie. No i zapytałam, czy może mnie przyjąć, bo chciałabym wrócić do szkoły i chciałabym troszkę inaczej to moje życie poukładać. No i ona się zgodziła. I pamiętam też taki układ, bo byłam no, wychudzona. I babcia się spojrzała i mówi, że ty wiesz, że ja nie znoszę gotować, ale przez pierwszy rok to ja cię będę tuczyć. I jak się już utuczę, to będziesz dostawała do szkoły pieniądze na obiad. I to był moment, te dwa lata, bo też rzeczywiście się potem... No nie dogadywałyśmy, tak? To ja ostatni rok pamiętam, że chyba mieszkałam w szkole, tak? Bo tam była taka możliwość, tak, szkoła, tak, z internatem. Ale to chyba był te pierwsze dwa lata z nią, to był moment, kiedy ja się do niej najbardziej zbliżyłam. I wydaje mi się, że wtedy właśnie też dowiedziałam się, jaka była historia jej taty. No inna, ale też tragiczna, jeśli chodzi o śmierć. I powoli, powoli zaczęłam jej coraz więcej zadawać pytań takich już no, dorosłych. I ponieważ właśnie ten nauczyciel filozofii, bo to wtedy też się zadziało, wyciągnął historię sztuki i narodu. Sztuka i naród to było czasopismo takie no, literackie, wydawane w okresie okupacji.
zdaje się, 15 numerów. No i tu ja zaczęłam coraz więcej zadawać pytań, no to znowu słyszałam o Struińskim, o Gajtym, o wszystkich, o Trzybińskim, o wszystkich możliwych nazwiskach, tylko nic o niej. I jak pytałam właśnie, co, bo oni też mnie... To się wydaje szaleństwem tak naprawdę, ale to też jest... Też pokazuje to pokolenie, bo jak można było walczyć, prawda? Z jednej strony czekamy cały czas, czy będzie walka z bronią w ręku, a z drugiej strony jest okupacja. I jak żyć w tej okupacji? No i spotyka się grupa ludzi, poznaje się na kompletach polonistyki i dochodzą do wniosku, że oni będą, prawda, wydawać czasopismo. Którykolwiek byłby z nich złapany wtedy z tym czasopismem, no to wiadomo. Mhm. Nawet w tym wywiadzie, co też teraz do mnie dotarło, i ona mi akurat tę historię wielokrotnie opowiadała o tym, jak przewozi w wózeczku. W pieluchach syna materiały. Tak, właśnie. Związane z czasopismem, tak? I tam też taka historia, że właśnie wszedł Niemiec i podobno wujek Leszek, tak? Rączki do góry i że to tak strasznie rozbawiło tego Niemca, że babcia też tam takie zdanie, że chyba uratował tramwaj, tak? Mhm. Bo pewnie by była czy łapanka, czy coś. Znając trochę historię twojej rodziny, będąc po lekturze tego wywiadu, który jest w Archiwum Historii Mówionej, to cieszę się, że masz ciągle ten lisi uśmieszek, nie wiem, czy on jest jeszcze lisi, czy już nie, ale że taki uśmiech w oczach masz, bo historia twojej rodziny jest bardzo traumatyczna i myślę sobie, że to, jaka babcia była, to absolutnie była wypadkowa tego, jakie ona miała doświadczenia życiowe. Wcześniej straciła ojca, o tym wspomniałaś, ale jej mama, po której ty masz imię, czyli prababcia Wanda, przeżyła Oświęcim, była też bardzo zaangażowana w działalność Armii Krajowej. Dla mnie poruszający był ten fragment, w którym twoja babcia opowiada o tym, że dostawała słoninę w czasie powstania, czy w czasie, no tak, w czasie powstania. Skąd ona dostawała słoninę? Miała 2 kilogramy chyba tej słoniny, dostawała takie paczki. Okazało się, że jej mama, po latach, jej mama załatwiła jej taką walutę, żeby jakoś ją wspomóc. No one oczywiście nie miały kontaktu przez pewien czas, myślały nawzajem o sobie, że nie żyją, więc to oderwanie, wyrwanie jej właściwie z rodziny plus dziecko, ona urodziła dziecko w czasie powstania, miała niemowlaka, którego... Przed jeszcze chyba chwilę, ale w czasie powstania zostawiała z łączniczką, której nie bardzo pasowało to, że zostaje z tym niemowlakiem, ale twoja babcia miała robotę do wykonania, więc musiała iść i ten bobas zostawał. Jak sobie o tym dzisiaj myślisz, jako dorosła, dojrzała kobieta ze swoją rodziną, ze swoimi różnymi sytuacjami życiowymi, jak na to patrzysz? Jak w ogóle o niej myślisz, jako o kobiecie, która przeszła taką drogę osobistą? To też było bardzo ciekawe, jak, no bo ja mieszkałam parę lat na innym kontynencie, na Jamajce. Możemy to zdradzić, to związane z tym drugim członem nazwiska, Lynch, to jest nazwisko twojego męża, międzynarodowe kontakty, i Anglia była grana i Jamajka właśnie, więc ten wątek taki trochę emigracyjny też się pojawia. Ale zawsze na 1 sierpnia byłaś w Polsce. Tak, ale o tym zaraz, bo dobra. Jak to się zaczęło, jak ja... Przyleciałam tutaj, bo ja jakby jak odeszłam z muzeum, to sobie powiedziałam, że dla mnie Polska równa się Muzeum Powstania Warszawskiego. Że jeżeli ja jestem w Polsce, to znaczy, że pracuję w tym muzeum. I nie taką miałaś jasność. I nie widzę w ogóle dla siebie innej możliwości, czyli jakby innymi słowy, nie mieszkam w Polsce, skoro tutaj nie pracuję, ale jednak ja miałam też duży strach, rezygnując z tej pracy, że bo w dużym stopniu moje poczucie wartości było zbudowane na tej pracy. I bałam się, że jak nie będę już tą panią przewodnik z Muzeum Powstania, to nie będę miała na czym zbudować nowego poczucia własnej wartości. Ale jednak miałam jakby w krew wbite to. Zresztą ja jasno powiedziałam, jak poznałam mojego męża, jakieś tam rozmowy, zawsze się ustala pewnie jakieś zasady. Ja się śmieję, bo zazwyczaj jak ludzie na nas patrzą, to pewnie w pierwszej sekundzie myślą o kolejnym małżeństwo dla wizy. Oczywiście dla wizy, tylko że w drugą stronę niż ludzie myślą, bo przeważnie tak myśli się, że to panowie szukają ucieczki do Europy, a ja szukałam ucieczki z Europy i nie było innego wyjścia, tak trzeba było to małżeństwo załatwić szybko. Ale zapytałam cię, przypomnę, o babcie, tak? O to, jak ty sobie o niej myślałaś, o tym, jaką ona przeszła drogę,
A ty zaczęłaś. No właśnie chciałam do tego dojść, że jakby powiedziałam od razu mężowi, że słuchaj, święta możemy być tu, ale obchody jest jeden dzień w roku, kiedy ja muszę być w Polsce. Więc zawsze przylatywałam na te obchody. I teraz ostatni mój przylot do Polski, no to znowu druga babcia zmarła. Jak ja przyleciałam do Polski ostatni raz, to myślałam, że przyjechałam tu na 2 tygodnie. Załatwiam sprawy. I wracam na Jamajkę. No i różne tam się historie zadziały i w pewnym momencie zaczęła się druga część wojny. Czyli to już 2 lata temu, tak? Na pełnoskalowej wojnie, tak? Inwazji Rosji i na ja Ukrainę. Pamiętam, że ja leżę w łóżku i co wieczór mam taką samą sytuację. Oczywiście czytam wiadomości, bo nie mogę, to też po babci, tak? Babcia miała z sąsiadką układ, sąsiadka kupowała część gazet, babcia kupowała drugą część gazet, panie się potem wymieniały i czytały prasę od prawa do lewa, wszystko co było dostępne. No więc ja też mam do tych wiadomości, niestety nie mogę się, staram się, ale nie mogę, też czytam, tak, sprawę. Nie możesz się odciąć, zaczęłaś czytać. I jak zaczęłam czytać, to zauważyłam naprawdę, że mi jakby od połowy ciało się trzęsie. I to trwało chyba parę dni, że co wieczór mi się naprawdę strasznie trzęsły nogi. I wtedy się zaczęłam zastanawiać w ogóle, o co w tym chodzi, tak, czy to jest ta trauma post, coś tam, co gdzieś czytałam, prawda, że pewni naukowcy tak uważają, że coś takiego jest. I wtedy mówię, dobra, trzeba pojechać na stare śmieci. Byłam nieopodal tutaj muzeum, tak. Zadzwoniłam do kolegi Pawełka, mówię, a Pawełku, chodź. Wpadam. Wpadam. I to był pierwszy chyba raz, odkąd odeszłam z muzeum, bo tak to przychodziłam tutaj na ekspozycje, na różne wydarzenia, ale jakby nie wchodziłam raczej do pokoju przewodników. I to był pierwszy moment, kiedy on mnie wręcz wepchnął, idź, przywitał się ze wszystkimi. I ja pamiętam, że pies Pawłowa, pierwsze co po 7 latach podchodzę do tablicy i sprawdzam korkowej, o której wchodzę z grupą. No i ja usiadłam i zaczęliśmy rozmawiać. I żeby było śmieszniej, myśmy zaczęli nawet rozmawiać o ataku tak bronią atomową i jeden z kolegów całe wywody o tym, jak to będzie. Czyli powinnam stąd wyjść jeszcze bardziej straumatyzowana. Teoretycznie, tak? A po wyszłaś? Takiej rozmowie. A jak ręką odjął zero, już mi to więcej ten stres. Mam od czasu do czasu mam takie fale z paranoją, że będzie wojna, ale ta taka reakcja odeszła. Czyli to jest trochę tak, to co mówisz, kojarzy mi się z tym, co czasami mówimy w zapowiedziach tych wywiadów, których bohaterami są pracownicy, pracowniczki Muzeum Powstania, że wy macie powstanie w DNA. Ta opowieść babci o tym, co jej się wydarzyło, ona jest oczywiście elementem takiej traumy rodzinnej, ale ty masz to na tyle w DNA, że w jakiś sposób czujesz się w takich realiach muzealnych czy okołowojennych, no niedobrze, ale u siebie znasz to, to jest jakby twój teren, to jest coś, co jest ci bardzo bliskie. Nawet też miałam taką myśl, jak już tak, że będzie, że już trzeba szykować tu butelki, prawda, w piwnicy, tak, zbierać, to sobie pomyślałam, gdyby rzeczywiście coś tu się działo, ja bym chciała być z nimi. Ja bym chciała mieć batalion przewodników Muzeum Powstania. Jak bardzo tam, no wiadomo, jesteśmy dużą grupą ludzi różnych i pewnie, że od czasu do czasu są jakieś tam starcia, tak, czy konflikty, ale koniec końców dla mnie, to się zorientowałam, to jest moja rodzina. O tym, w jaki sposób ta rodzina też cię trochę uratowała, jeszcze porozmawiamy, ale tutaj chwyciłam takie piękne zdjęcie, nie bez powodu. I to jest podpisane, bo niektóre zdjęcia z twojej przebogatej kolekcji są podpisane, to jest napisane Londyn 1947 na tym zdjęciu. Pamiętasz, jaka jest historia? Pamiętasz, czy wiesz, jaka jest historia, która stoi za tym zdjęciem? Nie. To, co pamiętam, to właśnie, że babcia bardzo nie lubiła zdjęć i chowała przed nami. Ja chyba te zdjęcia zobaczyłam już po jej śmierci. A czy to mogło być zdjęcie z odwiedzin u mamy? To znaczy, mi się wydaje, że przez pierwsze nie jestem tego przekonana. Nie wiem, w którym roku oni zdecydowali się wrócić. Ale ponieważ moja prababcia Wanda. Już, Wanda, zadecydowała, że tam zostaje i zaczęła pracę. W Anglii. W szpitalu, tak. No to wydaje mi się, że te pierwsze może miesiące jakoś. No a na pewno później w odwiedziny babcia już też z dziadkiem, bo też znowu taką znalazłam kopertę
wyjazd babci i dziadka do Londynu, czyli już drugiego męża Szwajkowskiego. To jakbyśmy sobie tak wyobraziły, że siada obok nas babcia Halina, może nie z tego wieku, bo tej nie masz szansy pamiętać, ale z tego czasu, kiedy już złapałyście taką przestrzeń do wspólnej rozmowy, bo z tego, co opowiadasz, ta wasza relacja była bardzo kręta, to znaczy tam były różne momenty, ale było w niej bardzo dużo miłości, o czym świadczy babcia, która mówi, ja cię utuczę. Czyli to jest ta opowieść, ja cię najpierw postawię na nogi, żebyś ty mogła potem iść już sama na tych nogach stabilnie. Jaka to była osoba? Czy ona się trochę uśmiechała, czy nie bardzo? Czy ona lubiła na przykład się spotykać ze znajomymi, czy nie bardzo? Tworzyła konspirację literacką, artystyczne środowisko literackie, to tacy, wiesz, szaleńcy często. Czy ona była taka artystyczna, czy raczej była konkretna? Jaka była babcia Halina? To znaczy, no na pewno ona też już po wojnie, tak, prowadziła, była też dziennikarzem, tak, pracowała dla filmu i była krytykiem filmowym, także no z dzieciństwa pamiętam, że babcia zawsze była otoczona jakimiś ludźmi, jakimiś znajomymi, dopiero po latach do mnie dotarło, a, że to ta pani, co tu na ekspozycji, albo tamta pani, że ona to też to środowisko po wojnie trzymało się jakoś razem. Ci, którzy się znali, bardzo, bardzo, bardzo mocno utrzymywała kontakt z siostrą Andrzeja Trzebińskiego i wydaje mi się, że jakby obie panie jako cel sobie postawiły, żeby niesprawiedliwe oceny tego środowiska, one próbowały no, jakoś prostować, jako że były świadkami. No, zresztą wydaje mi się, że siostra Andrzeja Trzebińskiego no, miała rękopis pamiętnika Trzebińskiego, więc to, co zostało wydane, to nie było w całości. Także one wiedziały więcej i pamiętam też takie nagrania, że właśnie babcia gdzieś jeździła coś nagrywać, ale znowu ja to wtedy miałam, nie wiem, 6-7 lat, tak? Nie wiedziałam, o co chodzi, a to wszystko były nagrania dotyczące właśnie środowiska sztuki i narodu. A czy był kiedyś taki moment, może już w tym późniejszym okresie, kiedy babcia mówiła o tym, jak się czuła w czasie powstania, czy się bała, czy czuła się bohaterką, czy ty do niej powiedziałaś, babciu, ale ty byłaś odważna albo jesteś, czy takie słowa gdzieś padały? Bardzo się wściekała na to, żeby właśnie, to nie ma, z jednej strony moja babcia nie może być głosem wszystkim powstańców, ale w jakimś sensie dla mnie była i już jak bardziej świadomie oglądałyśmy obchody, czy brałyśmy w nich udział i były jakieś takie bardziej świadome, dla mnie świadome dyskusje, to podkreślała zresztą coś, co ja tu słyszałam też i od innych kombatantów, tak, że przestańcie z nas robić takich bohaterów, tak? Że bohaterami są ci, którzy nie przeżyli 63 dni i rzeczywiście tak to też wybrzmiewało u niej, że właściwie, no znowu, jak to też tu dziewczynom wcześniej opowiadałam, że jak już było wiadomo, że babcia dostanie odznaczenie, wychodzimy z domu i jest awantura, że nie, bo zobaczyła, że mam w rękach aparat fotograficzny. Powiedziała, że jeżeli wyjdę z domu z aparatem fotograficznym, to ona nie pójdzie. Więc ja już mówię, no to świetnie. No, ale tutaj trochę... Udało się urobić babcię i udało się... To znaczy, była jakaś coś takiego, mówię, że dobrze, babciu, to wyjedźcie samochodem, ja pojadę tramwajem, jakoś taki rozdział nastąpił. Ja po prostu wpadłam do muzeum innymi drzwiami i przekazałam ten aparat jednej z koleżanek, która te zdjęcia robiła. I był taki moment, że ona już jakby została odznaczona, odchodzi. Pierwsze, co robi, to oczywiście ściąga to odznaczenie, bo no, z jednej strony wydaje mi się, że była szczęśliwa, że była dumna, ale... I podeszła do niej jakaś pani właśnie dziennikarka i zadała jej pytanie, tak sobie mądre według mnie. Jak to brzmiało jakoś tak, za co pani to dostała? Dosłownie jakoś tak. No i babcia się odwróciła i mówi, że no za to, że jestem stara i jeszcze żyję. I to jest właśnie 100% babcia, tak? Szachmat. Szachmat. Nie ma dalszej rozmowy, tak? Trochę nie było. Chyba w tym wywiadzie, który jest w Archiwum Historii Mówionej,
A może też mówiła to tobie i wspominasz o tym w ankiecie, ona też mówi coś takiego o tym robieniu z powstańców bohaterów i o tym, że tymi bohaterami byli ci, którzy nie przeżyli tych 63 dni, tak jak powiedziałaś. Ona też chyba bardzo tak racjonalnie czy twardo chciała stąpać po ziemi i mówiła, no pokazujecie teraz taką glorię i chwałę, a nas przecież zabijano, gwałcono, my byliśmy ofiarami, tam był głód. Ona mówiła wprost o tym, jaka była groza wojny, chociaż z tym twoim uśmiechem i pewnie z jej tak naprawdę uśmiechem takim charakterystycznym, to było takie i straszne, i śmieszne. To się musiało mieszać w tych jej opowieściach. I groza wojny, i z drugiej strony rączki dziecka, niemowlaka, który ratuje cały tramwaj, bo tam jest po prostu popakowany materiał nielegalny, a wpada Niemiec, tak? Więc to chyba taki miks. To Trzebiński chyba powiedział, czy napisał, że groteska to mój sposób na radzenie sobie z grozą świata. I to było całe to środowisko. Dla babci powstanie warszawskie i wojna, no ona do końca życia się tym bardzo interesowała. Wszystkie nowe książki, które wychodziły, były na półce. Wszystkie, na przykład teatr telewizji, tam był taki jeden teatr telewizji o decyzji powstania. Wszystko, co było związane z powstaniem, ona chciała mieć, czy oglądać, czy właśnie jak się pojawiały artykuły, ale też właśnie zwróciłam uwagę, że może nie od strony militarnej. Znaczy oczywiście takie rzeczy też czytała, czy polityczne, ale jednak zbierała, a to wychodziły właśnie nowe, czy listy kogoś, kogo znała z okresu okupacji. Także bardziej też takim środowiskiem literackim, ale tym, które znała z okresu okupacji i wojny. Otwieramy album z pamiątkami, a właściwie patrzymy na stół, gdzie te pamiątki są. 1926 lub 7 rok. Która tu jest babcia? Babcia to ta z długimi warkoczami, no, ale warkocze, a obok to brat. Jakie warkocze po prostu wspaniałe. No nigdy nawet jednego takiego nie mogłam uzbierać z całej mojej głowy, jak ona. A znałaś jakąkolwiek opowieść o babci dzieciństwie? Ona mówiła, jakie było jej dzieciństwo? Ona cały czas mówiła o tej osobie, która jest obok na zdjęciu, czyli Leszek. Tak, to właśnie zwracam uwagę, że pierwsze dziecko mojej babci, pierwszy syn miał na imię Leszek. A na zdjęciu widzimy Leszka i myślę, że no na pewno w związku z tym Leszkiem to imię zostało w rodzinie. Ale to jest brat właśnie cioteczny, który też próbuje poskładać tę historię. Nie wiadomo, co się z nim stało. Urywa się, zdaje, do 42 jakaś jeszcze informacja przyszła. Na jego temat, tak? Czyli nie wiadomo, co się wydarzyło. I ona do końca życia miała nadzieję chyba, że go znajdzie. No może jak już nie jego, to jakieś informacje, co się z nim stało. Bo też była taka historia, pamiętam z dzieciństwa. Babcia zawsze zaczynała gazetę od nekrologów. I często mówiła, o, coraz bliżej strzelają, jak widziała, że właśnie kolejni jej znajomi. Doskonałe poczucie humoru. Tak, naprawdę. To właśnie i czarny humor. I znalazła jakieś takie, które, nekrolog, który jakby i lata, i nazwisko pasowało. I pamiętam, że mama tam pojechała, to drugi koniec gdzieś Polski, sprawdzić, czy to on. No ale niestety. Wciąż nie wiadomo. Nie wiadomo, więc jak się zastanawiałam, jakby co się stało, że ja tu znowu jestem po tych 7 latach w muzeum. Próbuję sobie odpowiedzieć, bo są. Niektórzy znajomi z pracy mówią mi, Wanda, ty już powinnaś przestać, że to cię za dużo kosztuje, że to, że tamto. To ja odpowiadam, że nie, że wygląda na to, że coś jeszcze jest tu do zrobienia, coś mam niezałatwione. I może to ten wywiad, może to 80. rocznica, nie wiem, ale też sobie, ja lubię w ogóle znaleźć misję w każdej misji, więc tutaj. No chciałabym ruszyć tę sprawę, może spróbować rzeczywiście go znaleźć. A jak babcia twoja zareagowała na to, że pracujesz w muzeum i na to, że jesteś zaangażowana w pracę w muzeum? Bo powiedziałaś, że przyszłaś tutaj w 2006 roku pierwszy raz, ona zmarła w 2011, więc ona była świadkiem tego, że ty tu pracujesz. Byłaś ciebie dumna? Mam nadzieję, ale. Znaczy jak sobie myślę o sobie, to ja chyba zawsze chciałam być taka jak ona. I pewne wybory to niekoniecznie były moje decyzje, tylko to było coś, żeby zaskarbić sobie jej miłość. I myślę, że pierwsze studia, które wybrałam też, to nie do końca był mój pomysł, tylko to było, żeby babcia mnie bardziej pokochała. A jakie to były studia?
Polonistyka. Coś czułam. No i jest taki, no jakby... Jak zaczęłam tutaj pracę, to myślałam, że jestem w stanie sobie sama poradzić z demonami. No, ale potem się okazało, że nie do końca jestem w stanie sobie poradzić z moimi demonami i jestem uzależniona. Trafiłam na terapię, jestem alkoholiczką. I jest taki moment na terapii, przynajmniej tam, gdzie ja byłam, że rodzina jest, pacjent jest proszony, żeby wyznaczył kogoś z rodziny, kto powinien napisać list. I w pewnym sensie list do osoby uzależnionej. Tak. I w pewnym sensie chodzi o to, żeby ten list jakby był najbardziej, jak najwięcej konsekwencji, których ja nie widziałam, żeby ta bliska osoba mi przypomniała. I ja już jakby z taką czystą głową, żebym sobie tak to uświadomiła. To był bardzo krótki list. I oczywiście ja poprosiłam babcię, tak? Nie brata, mamę, kogoś, tylko chciałam, żeby to babcia napisała ten list. I on był bardzo krótki, ja nie znałam wytycznych, tak, bo to terapeuta dawał wytyczne, no nieważne, tak, tej osobie, która miała go napisać. List był bardzo krótki, natomiast tam jest taki moment, że Wanda, że pamiętam, jak przyszłaś do mnie i powiedziałaś mi, że masz taką możliwość, żeby pracować w muzeum. I ja żałuję, że ja ci wtedy nie powiedziałam wprost, tak, że ty wtedy powinnaś zamiast do pracy to już pójść po pomoc, tak, a ja, no bo ona widziała, tak, ona widziała pewne rzeczy, których inni nie widzieli. Więc z jednej strony na pewno była bardzo dumna, z drugiej strony jakby trochę z tego listu biło, że miała poczucie winy, tak, że zamiast powiedzieć iść dzieciaku, tak, na razie daj sobie spokój, to jakby mnie trochę w to pchnęła. Ale to też było moje największe marzenie, żeby tutaj pracować, bo pamiętam obchody takie, ja nie wiem od którego roku w Warszawie wyjął syreny, bo to na pewno nie jest tak, że od 60. rocznicy. Nie, chyba wcześniej. Dlatego, że ja pamiętam właśnie takie rocznice, tak, że jak dzieciak się zatrzymujemy właśnie, bo nie zdążyłyśmy na godzinę W i że nastajemy na Powązkowskiej, tak, i że ja wysiadam, bo na te wakacje z Konstancina zazwyczaj właśnie do babci albo do taty, no różnie to bywało, tak. Więc ja przeważnie w wakacje, oprócz tam wyjazdów, byłam po prostu w Warszawie z babcią. I co, jedziecie po Wąskowską, babcia się zatrzymuje? Tak, jest wycie seren, wysiadamy, ja już wiem, wcześniej jestem poinstruowana, że stajemy na baczność, ale nie mogłam tego rozumieć, tak? I ona staje na baczność, tak? Tak, na środku wysiada, ulicy, rzuca kierownicę, wysiada, że tak powiem, blow. Znaczy to też akurat wtedy się większość zatrzymało. Jasne. To nie było tak, że ona jako jedyna zatrzymała ruch, ale pewnie jakby trzeba było, to by zatrzymała. No a potem właśnie ja jestem w liceum, jeszcze kończę. A już wiadomo, że będzie otwarte Muzeum Powstania. I babcia otrzymuje pierwsze listy z muzeum. I żeby było, no to jest straszne, ja naprawdę myślę, że to nie jest zdrowe, tak? Bo ja mam taki karton, w którym ja mam wszystkie zaproszenia od mojego, że tak powiem, własnego dyrektora, wysłane do mojej babci, podpisane, prawda, na każdą kolejną rocznicę. Ale ta 60. rocznica to rzeczywiście było coś niesamowitego. I babcia mnie wtedy zabrała praktycznie na każdą uroczystość. No i tu właśnie mam przed sobą bilet. Jest godzina 20, otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, 2 października 2004, bo to były chyba dwa otwarcia. Najpierw na sekundę, potem ponowne. Z drugiej strony jest pieczątka jeszcze ze starym logo muzeum. No jest to papierek, który za chwilę skończy 20 lat. A ty mówisz, ja... to chyba nie jest zdrowe, że mam takie pamiątki. No właśnie po to masz takie pamiątki, żeby... To jest coś absolutnie unikatowego. Ja bardzo lubię to zdjęcie. Tak, to jest właśnie zdjęcie z 60. rocznicy. Tu stoi babcia, obok jest wujek Alek. I teraz wujek Alek... Moja prababcia Wanda, legenda głosi, że w obozie uratowała życie Marylce Osowskiej, a Marylka była żoną wujka Alka. I to nie jest dla nas rodzina krwi,
Natomiast to jest dla mnie najbliższa rodzina. Ja ich przez całe życie pamiętam. Oni mieszkali w Londynie, zresztą w domu, który początkowo kupiła moja prababcia. Więc dla mnie to jakby jest najbliższa rodzina. I wujek też był wtedy zaproszony. Sam mówię, że nie wiem dlaczego, bo ja nie brałem udziału, tak, ale był na tych uroczystościach, oni wszędzie mnie zaciągnęli. To jest ostatnia rocznica. Na której babcia była, tak? Na której babcia była i to też jest, czym jest Muzeum Powstania Warszawskiego, czym było dla powstańców. Tak jak właśnie z dzieciństwa pamiętam, że 1 sierpnia mamy być na Powązkach. Tak, odkąd otwarto muzeum. To tak jakby jeszcze trzecie Boże Narodzenie powstało, tak? Bo jest pierwszy apel poległych dzień wcześniej na Placu Krasińskich, to obowiązek był zawsze. I wizyta w muzeum, spotkanie z władzami państwowymi i władzami muzealnymi. To naprawdę był dla niej bardzo ważny dzień. Różne mogła rzeczy omijać, ale nie to przyjście. I tu mamy koniec lipca, prawda? Bo to spotkanie to też jest ruchome. Jest spotkanie. Tak. Czyli koniec lipca, 1 sierpnia. Nie miała już siły, czyli to minęło co 4 dni. Ona musiała tu naprawdę ostatkiem sił przyjść do Parku Wolności. Ona gdzieś tam nam już powiedziała, że się nie najlepiej czuje, no więc ja wtedy postanowiłam, że z powrotem się wprowadzam na chwilę do babci, żeby być przy niej. Jasne. Później były takie warty, bo ja dzień w pracy, to wtedy mama przyjeżdżała, no bo babcia naprawdę już z dnia na dzień gasła. Ale też to było takie wstrząsające dla mnie, że tu jest koniec lipca i ona przychodzi do muzeum. 1 sierpnia już nie miała siły pojechać na Powązki. Zresztą odkąd się na Powązkach zaczęły różnego rodzaju manifestacje, gwizdy, to babcia przestała chodzić na 17 na Powązki, tylko chodziłyśmy razem na 18 po wszystkim, żeby po prostu poskładać tam, gdzie zawsze. Pierwszego pamiętam, że wyszła na balkon, że jeszcze wstała z łóżka, wyszła na balkon i żeby godzina W. Godzinie W, no tak. Była na balkonie. No a potem to też ważne, ja tutaj tak strasznie chciałam znowu zrobić coś, żeby mnie bardziej kochała chyba. I gdzieś tak babcia w ostatniej chwili nasłała na mnie panią Etemady, zresztą tu pani Etemady współpracuje z muzeum jakoś tam, ale ona też bardzo się interesuje środowiskiem sztuki i narodu. No i dostałam zgodę od dyrekcji i wtedy mnie mocno wspierał Szymon też w organizacji. Tak naprawdę na to, co organizuje muzeum, to jest nic, ale dla mnie to była jedna z najważniejszych rzeczy, którą mam zrobić w życiu, czyli projekcja filmu o Strojeńskim. I co to jest, co wyjmujesz? To jest właśnie takie ulotka, oczywiste, ale dla nas, jak słuchamy, ulotka, nie. Bo to też wszystko na wariata w ostatniej chwili i to też właśnie wiele osób z działu mi wtedy pomogło. Krzysiak poprosiłam, słuchaj, ten cykl się nazywa Ślady i wymyśliłam, to zrobimy takie ślady z kotwicy, tak, Polski walczącej. Jakby każdy z muzeum w jakimś sensie mi pomógł w organizacji tego. Ktoś zaprojektował tę ulotkę. Zrobiłaś pokaz. Tak, no i tam też była, i tu już mamy, prawda, 16 sierpnia, tak, czyli rocznica ich śmierci i znowu, no babcia już nie miała siły przyjść, a dla mnie było najważniejsze, żeby to babcia tutaj była i żeby mnie zobaczyła, bo na początku miałam taki krótki speech, to zostało nagrane, a babcia by była wściekła, że używam słowa speech, bo jak żeśmy oglądały razem wiadomości, tak, to strasznie pilnowała. A może by się tak nie zdenerwowała. Zobacz, Wanda, z jednej strony opowiadasz o tym, że bardzo dużo rzeczy robiłaś, tak jak teraz na to patrzysz, pewnie też po latach i po doświadczeniach terapii, żeby ona cię kochała, tak, czy żeby ona zaakceptowała, żeby być taką osobą jak ona. Można by powiedzieć, że to jest takie trudne, czy takie obligujące, że to było dla ciebie takie obciążające, a z drugiej strony mówisz, czy piszesz w ankiecie, że w jakiś sposób powstanie, czy babcie cię uratowały. No tak, tylko czyli ostatnie zdanie, że ja to tutaj organizuję, to zostało nagrane, bo tam też ja właśnie miałam coś, ja nie pamiętam, co dokładnie powiedziałam, jedna z koleżanek z działu, która przyszła i była jakby na tym spotkaniu, mówi do mnie, że wiesz co, Wanda, to trochę zabrzmiało tak, jakbyś ty właściwie miała w nosie
całe to powstanie, ale że najważniejsza jest pamięć o babci. No tak w skrócie, tak? Ja na pewno aż tak nie powiedziałam, bo akurat ta koleżanka no, miała specyficzny styl mówienia, natomiast to, co pamiętam, jest 16 sierpnia, tak? Babcia umiera 1 września, kilka minut po 4 nad ranem, czyli dokładnie jakby w rocznicę wybuchu II wojny światowej. No więc jakby ja to, co pamiętam, to jeszcze, że jakby nie udało jej się usłyszeć tego, co ja mówię, więc ja pamiętam, że ja w trakcie pogrzebu wrzuciłam płytę z tym nagraniem do niej, tak, do naszego rodzinnego grobu. Wracając do pytania, tak? Z jednej strony to jest no, duże obciążenie, też takie poczucie właśnie, że musisz dostawać do pewnego poziomu, który ona wprowadziła swoją postawą, a wcześniej też jej mama tutaj jest przecież, jeśli mogę, to jest zdjęcie twojej prababci, prawda? Dobrze, tak, ja w ogóle myślę, że babcia no, taka linia kobiet, która po prostu, nie mówiła, nie mówiła o sobie, po pierwsze dlatego, że na pewno była skromna i uważała, że no, liczą się najbardziej ci, którzy nie przeżyli, tak. A po drugie wydaje mi się, że jednak życiorys jej matki no jest takim życiorysem, że rzeczywiście może ci się wydawać, że właściwie ty w tym powstaniu latając i pisząc tam, co się dzieje, to właściwie nic nie robiłaś, tak? No tylko teraz już wiemy, no, to nie są zawody, tak? Tu nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś przegonił czy przyćmił w jakikolwiek sposób, nie wiem, liczbą traum, które przydarzyły mu się w życiu. Ale wrócę do mojego pytania o to uratowanie, bo ty jesteś osobą z pogodnym, nie wiem czy lisim uśmiechem, ale pogodnym, opowiadasz, niesiesz pamięć babci z zaangażowaniem. Wróciłaś tu po latach i od razu szukałaś, o której masz grupę do poprowadzenia, wycieczkę po muzeum. Z zaangażowaniem mówisz o tym ludziom. No to jest taki ratunek, który też dostałaś pewnie po coś, żeby dalej tę pamięć nieść, tak sobie myślę. No często nad tym się zastanawiam. Nawet ostatnio była taka sytuacja, że coś kolega też w dziale się zapytał i od słowa do słowa raptem on trafił na biogram mojej prababci. I on zaczął czytać ten biogram sobie po cichu i za chwilę się tak na mnie spojrzał i mówi, że Wanda, dlaczego ty się nie chwalisz? A ja się na niego spojrzałam i mówię, ale Mirek, ty nie czytasz mojego biogramu. Gdyby to o mnie było, to pewnie bym się pochwaliła, tak? I z jednej strony, no wiadomo, że gdzieś podobno też więcej się dziedziczy po dziadkach niż po rodzicach, tak? Inna jest ta relacja, ten co drugie pokolenie, to na pewno. Na pewno to gdzieś we mnie jest, ale czasem mam też taką złość i niezgodę, że jak to, że jakby tyle ta wojna już nam w rodzinie zabrała i tyle to kosztowało, bo no na pewno ja myślę, że babcia dla mnie już nie była łagodna, ale na pewno była dużo bardziej łagodna niż dla swoich dzieci. I zespół stresu pourazowego, jakby właśnie mówimy o tym patriotyzmie, o tym wszystkim, a no coś teraz więcej się mówi, ale to byli ludzie tak naprawdę w jakiś sposób spaczeni, tak? I to się musiało odbijać dalej. I tak ja sobie próbuję cały czas, no myślę, że mama dostała jakby... Najwięcej się odbiło na mojej mamie, dlatego tutaj takie zdjęcia też brałaś w rękę, to ostatnie, te ostatnie obchody, prawda? I widać, że babcia tutaj jakiś komentarz musiała, albo... No bo babcia zawsze ze wszystkiego żartowała, tak? Bo to jesteś ty, twoja babcia i twoja mama tak, tutaj, tak? Jest babcia obok mama i ja. No i my obie widać z mamą się z czegoś śmiejemy, babcia ma minę poważną, czyli prawdopodobnie powiedziała coś w stylu, że o ten już znowu w piętkę goni, bo jakby też ludzie, którzy się wypowiadali, ludzie, którzy mieli przemówienia, no to często byli też jej znajomi, kombatanci, tak? No i babcia potrafiła, że nie, no ten to już naprawdę w piętkę goni i tego rodzaju komentarze, więc przypuszczam, że tu znowu jakiś taki... Dorzuciła swoje ostry komentarzyk, tak. Albo właśnie też to piękne są historie, jak przychodziłyśmy na te właśnie spotkania muzealne. Babcia się rozglądała i mówi, Wanda, coraz więcej tych powstańców i jacyś tacy coraz młodsi się robią, tak? Także, ale na pewno tak, no wracając do pytania, dużo rzeczy w życiu straciłam,
które już powinny spowodować to, że się chce obudzić i zmienić. Natomiast dopiero jakby wizja, widmo straty pracy w Muzeum Powstania było tym takim strzałem w twarz, takim dnem, które osoba uzależniona musi znaleźć, tak? I jestem przekonana, że gdyby nie Muzeum Powstania Warszawskiego, historia babci, więź z babcią i muzeum nie tylko jako budynek, ale też jako ludzie, którzy tu stanęli na mojej drodze, no to myślę, żebym już była koło babci, tak? Co najmniej. Po prostu bym nie żyła, bo tak to się kończy, tak? W trzy sposoby. Jeśli się człowiek nie zdecyduje zawalczyć o siebie, no to się kończy zazwyczaj śmiercią, szpitalem czy więzieniem. I tu mogłybyśmy skończyć naszą rozmowę, ale nie zrobimy tego, bo ja bym bardzo chciał, żebyś pokazała nam jeszcze dwie rzeczy, co do których nie zdążyłam cię zapytać przed włączeniem kamer, czym one są. Więc teraz z taką ciekawością, jak i Państwo, dowiem się, co to jest za biżuteria, tamten medalik. Pokażesz proszę do kamery? No i tu znowu... Chwilę zrobimy zbliżenie, nie martw się. Opowiedz, co to jest, proszę. Babcia potajemnie przyszła do Muzeum Powstania i oddała pierwszy rzut pamiątek. I między innymi ten tu pamiętniczek. Ja całe życie właśnie to pamiętam z dzieciństwa, że jak ktoś do babci przychodził, to wyciągała z szuflady właśnie ten notatnik i opaskę. Natomiast zawsze podkreślała, że opaska, którą ma, to nie jest jej opaska z powstania, że jej opaskę jej zerwano i że ona się schyliła i z błota wyciągnęła czyjąś opaskę. Mhm. No i ja się później właśnie dowiedziałam, że te pamiątki zostały przekazane do muzeum i naprawdę byłam szczerze wściekła. Czyli to zostawiła i ten... Nie, dobra. No i właśnie jak babcia zmarła, to wiedziałam, w której szufladzie, a bo to też jest śmieszna historia, że jakby kolejne jakby pogrzeby różnych jej znajomych i była asysta honorowa, to babcia mówiła, że no, po mojej śmierci takich cyrków nie zrobicie. I wtedy mój brat zawsze, wtedy to już nie będziesz miała wiele do gadania, to już my zadecydujemy i że musi być asysta, muszą być strzały, tak? No i rzeczywiście jak babcia zmarła, wiedziałam, w której szufladzie co i jak i otwieram szufladę, bo jak zadzwoniłam do Ani, z naszego działu, tak, Ani Cywińskiej, mówię, że słuchaj, że jak się organizuje taki pogrzeb, tak, bo ja byłam zupełnie nie w stanie i ona mówi, w pierwszym rzędzie musisz znaleźć odznaczenia i w zależności od tego, jakie odznaczenia, to taki inaczej jest, te pogrzeby, coś, no więc tak? Ja otwieram tę szufladę, gdzie wiedziałam, gdzie są odznaczenia i wypada pudełko inne i karteczka, medalik AK, zrobiony w obozie, z blaszki. I nic więcej, ani w jakim obozie, ani przez kogo. No i tu jest po jednej stronie Polska walcząca, kotwica, podpisane Warszawa, a po drugiej stronie jest syrenka warszawska. No i jak ja to znalazłam, to... No to postanowiłam, że jakby... że będę to zakładać raz w roku. Czy dwa razy właśnie, na apel poległych na Placu Krasieńskich i 1 sierpnia. I to jest zrobione w obozie, bo tutaj jest AK. Prawdopodobnie, no właśnie, ale była potem, w czterech. Więc trudno ustalić, wydaje w mi się, że ona była po powstaniu, tak? Zostało to zrobione. Że tam, z drugiej strony też już, to nawet tam nie otwierałam, dwa segregatory listów przerzucanych przez płot w obozie, między nią a jej ówczesnym mężem. Także nie wiem, może to właśnie Zbyszek świętej pamięci, tak, czyli jej pierwszy mąż, może to on zrobił, no to może ktoś nie inny, nie wiadomo. Pewnie. Tam też wczoraj znalazłam, to było takie szokujące, bo pamiętam, dwa segregatory były wyciągane, dwie teczki, jak ktoś przychodził. Oczywiście teczka dotycząca Wandy, babcia bardzo dużo pokazywała o swojej mamie. No a druga to taka trochę jej, ale zawsze było tak po palcach, żebym tam się nie zmierzała. I wczoraj jak się przyjrzałam, to tam dwa czy trzy listy też są z obozu. I w jednym dopiero wczoraj się zorientowałam, że tam prawdopodobnie jest opłatek.
Czyli jakim cudem, tak, jak oni w tym obozie jakoś tak, zdaje się, że to właśnie mąż przerzucił babci tak list i tam taki podzielić. Ukryty był opłatek. Natomiast... A ten tekst, który jest tutaj, bo to jest jeszcze ta druga rzecz, o którą cię chciałam zapytać, właściwie to trzecia, bo jeszcze mieliśmy notatnik. Co to jest za tekst? Tu właśnie tu, to są te rzeczy, o których nie wolno po sobie zostawić, tak? To jest jej polowy, tak? Sprawozdawcza w wojenny Leszczyńska. To jest w ogóle ze zbiorów muzeum teraz, tak, prawda? Dlatego ja tak się nie wyrywam. Pamiątka muzealna też nie chcę, bo to później teoretycznie w białych rękawiczkach. Też nie chcę dotykać, ale to jest to, co ona faktycznie wtedy pisała. No i to znowu mnie uderzyło, tak, bo... No wiadomo, jakie pytania bym jej chciała zadać, tak? No jak u niej mieszkałam, to dzień się zaczynał od tego, że siadałam taki, co tam panie w polityce. Do babci, tak? Tak, aha, i babcia mi referowała wszystko, co tam prasówka zrobiła, więc na pewno takie pytanie bym jej chciała zadać. Chciałabym się zapytać, co myśli o feminatywach. Naprawdę? Naprawdę. Ja jej pytałam o wszystko. Babcia była bardzo czuła, jeżeli chodzi właśnie o język polski, natomiast zawsze mi powtarzała, że ten język się będzie zmieniał i to jest gwarancja tego, że przeżyje. Więc na pewno... Co tam panie w polityce? Co babcia sądzi o feminatywach? Bo mówimy w trzeciej osobie o babci. I o co jeszcze by się zapytała? Czy powinnam... No właśnie. Cały czas, tak? Ta paranoja wojenna raz przychodzi do mnie, raz odchodzi i też miałam tak, złapałam się na tym, że to ja pakuję koty, pakuję psa, pakuję mamę, pakuję historię rodzinną, wywożę ich i wracam, tak? Czyli jakie byłoby to pytanie? Czy powinnam pójść co walczyć, powinnam gdyby zrobić, była? Tak? Czy to już nie dość w naszej rodzinie? Czy może właśnie ja powinnam jednak się spakować i wracać na tę Jamajkę, a nie tutaj... O to by się zapytała, tak? Tak, na pewno bym się o to zapytała. Też ten właśnie taki strach, tak, że jedna walizka, tak? Bądź przygotowany na to, żeby wziąć jedną walizkę. A ja pamiętam, że usiadłam w dużym pokoju i się właśnie rozejrzałam. Tu przyniosłam tak 1/3 historii rodziny. To nie są rzeczy warte w sensie materialnym. To jest stado papierów, które pewnie inna wnuczka by do kontenera, prawda, wywaliła, tak? A ja to wszystko trzymam, zbieram. No i właśnie miałam taki strach, co ja zrobię, że skoro ta historia przetrwała już tyle, że mamy te rzeczy nawet jakby... Rzeczy, które nie miały prawa przetrwać wojny, są. To co ja mam teraz z tym zrobić, żeby to nie poszło na marne? I taki to też gdzieś o to pytałaś. Z jednej strony, nie mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, jakie mam korzenie, dlatego że zawsze też byłam uczona, że jakby nie mamy żadnego wpływu na to, kto jest naszym tatą, mamą, babcią. I często do mnie przychodziło zasługa, tak? Takie pytanie, no dobra, łatwo mi jest teraz tu żyć, oprowadzać w tym muzeum, no bo też mam z tyłu taką historię, ale często ja sobie zadawałam to pytanie, co bym zrobiła, gdybym wiedziała, że na przykład niech będzie z drugiej strony rodziny albo i z tej samej strony rodziny. Ktoś na przykład był tym, który wyrywał paznokcie po wojnie AK-owcom, tak? Że nie mam żadnego wpływu na to, że moja babcia akurat była powstańcem. Mogłabym tak samo, rodząc się w Polsce, mieć taki korzeń, no, zupełnie z drugiej strony. I te takie pytania, czy w takim razie ja bym nie mogła wtedy o sobie mówić, że kocham Polskę, czy to, że ktoś, nasz przodek był, jaki był, determinuje to, co my możemy, czego my nie możemy. Myślę sobie, że Muzeum Powstania to jest też miejsce, które tego uczy. Może nie mamy wpływu na to, kto był naszym tatą, czy jest naszym ojcem, czy matką, czy dziadkiem, ale mamy wpływ na to, co zrobimy z tą pamięcią i jak będziemy też opowiadać ich historię. Dlatego ja Tobie dziękuję za to, że Ty wybrałaś, bo mogłaś wybrać nie wzięcie udziału w tym wywiadzie, nie trzymanie tych trzech właściwie walizek, czy kilku z materiałami, a ja Ci dziękuję, że wybrałaś jednak, żeby tę historię dalej nieść. I tak jak na te pytania, o których powiedziałaś, że zadałabyś je babci, no one pozostaną bez odpowiedzi, to ja Ci dziękuję, że odpowiedziałaś na wiele moich dzisiejszych pytań. I do następnego razu. To już? Ja mam jeszcze tyle do powiedzenia.
Korzenie pamięci. Tutaj stawiamy kropkę, ale to jest taka kropka, która może być początkiem, bo to może być kropka do pierwszego zdania książki, dlatego że nie jest tajemnicą, też napisałaś o tym w ankiecie, że to jest taki materiał, że mogłabyś zupełnie spokojnie napisać o tym coś więcej niż opowiedzieć właściwie w kilkunastominutowym wywiadzie. Dlaczego miałoby się to nie wydarzyć? To będę czytać. No dobra, ale nie, ja muszę jeszcze coś powiedzieć, mogę? No jak musisz, to możesz. Chciałam tylko bardzo powiedzieć coś na temat właśnie samej tej pracy tutaj. Raz jeszcze podkreślić no to, że oprócz eksponatów, oprócz budynku, to miejsce tworzymy my wszyscy od działu A do działu X. I że jestem bardzo wdzięczna, że ci ludzie stanęli na mojej drodze i przyniosłam tutaj, nie zapytałaś mnie o to niestety, ale ja muszę o tym powiedzieć, ponieważ oprócz tego, że wszyscy jesteśmy, prawda, przewodnikami, to mam wrażenie, że każdy z nas jest w jakimś sensie wariatem i każdy chciał zrobić tutaj w muzeum zawsze coś więcej niż od nas chciano. Co masz na myśli? Przypominają mi się dwie takie sytuacje. Jedna to jak żeśmy uprowadzili z kolegami Kubusia z Muzeum Powstania. Znaczy oczywiście dostaliśmy zgodę, natomiast nie do końca mieliśmy zgodę miasta. Dogadał się Robert z Uniwersytetem Warszawskim. Mhm. Tu jest... Właśnie, ja pokażę do kamery, a to tak, opowiadam. Tak. Więc Kubuś stał na terenie uniwersytetu, cały dzień żeśmy rozdawali takie właśnie podobne kartki z kalendarza, jak są w muzeum, ale dotyczące tylko Kubusia. No i jakby najpiękniejszą historią, którą pamiętam z tamtego dnia, to właśnie to, jak już Kubusia ściągamy tą lawetą, przejeżdżamy przez tak Nowy Świat i tam... No to był weekend, więc to na pewno nie jeździły tam samochody i akurat tego zdjęcia nie wydrukowałam, ale mam takie zdjęcie, że jedzie laweta, która ciągnie Kubusia, a za nią radiowóz i jakby myśmy nie mieli pozwolenia na to, żeby jechać tym samochodem i to jeszcze z Kubusiem, tak, prawda, Nowym Światem. No i to jest takie piękne zdjęcie, no bo myślę, że panowie policjanci w ogóle im do głowy nie przyszło, że ktoś może tutaj wozem opancerzonym bez pozwolenia jeździć po Warszawie. A druga akcja? A druga akcja to tu muzeum miało możliwość, pracownicy mieli wejścia do kanałów, ja z jakiegoś powodu nie mogłam być wtedy, nie byłam w pracy. To było, że tak powiem, takie czyste wejście do kanałów z kaskiem, ze wszystkim, no a ja bardzo przeżywałam, że nie mogę. No i kolega tutaj Janek Kolipiński z drugim tam panem tak powiedzieli, że słuchaj, jest wejście, my cię zaprowadzimy. No i żeśmy podeszli pod Plac Krasińskich od Mostowej. Nie wiem, ile godzin nam to zajęło. Pamiętam właśnie, że na końcu zgubiłam portfel, czego nie wiedziałam. Zorientowałam się w domu. Mama stała nade mną dobre 15 minut z prysznicem i to wszystko, co w tej kanalizacji jakby ze mnie spływało. No i wtedy się zorientowałam, że nie mam portfela i musieliśmy wrócić drugi raz. Portfel był na samym końcu drogi, więc przeszłam dwa razy. I znowu jak popatrzyłam na te zdjęcia, jak sobie pomyślałam o sobie teraz i 20 lat temu, to trochę tak jak z tym wywiadem babci, że to jest po prostu szaleństwo, głupota, odwaga pomieszana na granicy po prostu z głupotą trochę. Czyli samo życie, bo w życiu nigdy nie jest tak, że jest albo głupota, albo szaleństwo, albo mądrość, albo głupota, albo czarne, albo białe. I za te wszystkie barwy ci dziękuję w dzisiejszej rozmowie, za barwne i za niebarwne zdjęcia i za pamiątki, które nam przyniosłaś. Wanda Bańkowska-Lynch, wnuczka babci Haliny. Do zobaczenia, do usłyszenia. Państwa zapraszamy na kolejne wywiady korzeniowe. Dzięki. Dzięki.